Ja jestem Monika, to jest Szukran i Safi, hiszpańskie pieski. I jeszcze w naszej ekipie jest Kamil. Jesteśmy Globus Travel. Kamil jest w Holandii i właśnie zarabia na tą przeróbkę busa. W tym momencie wyjeżdżam do niego do Holandii i zaczynamy już na pełen etat żyć w vanie. Nasz van to Renault Master 2015 rok, 2.3 diesel, 125 koni mechanicznych, daje radę. Jest dużo lepszy niż wcześniejszy. Wcześniejszy to był Opel Vivaro 2004 rok. Ten jeszcze nie mam pojęcia ile pali, ale wydaje mi się, że pali jakoś około 10 litrów, tak jak wcześniejszy. Na górze znajduje się bagażnik, który robił nam mój wujek, cudotwórca. Bagażnik się rozkłada, solar idzie na górę na 2 metry i pod spodem mamy cały taras. 3,4 metra dokładnie. We wcześniejszej podróży bardzo często wchodziliśmy na dach. Brakowało nam tego tarasu, mieliśmy tam tylko taką kratkę metalową i bardzo często nie mogliśmy się tam pomieścić, nie było to wygodne. Teraz zależało nam, żeby właśnie głównie przebywaliśmy na dachu, żeby oglądać widoki i tak dalej. Więc rozkładamy, mamy pełen taras, możemy sobie tam iść, pić poranną kawkę, herbatkę, yerbę. To jest po prostu coś, takie nasze chyba ulubione miejsce w vanie. Zdecydowanie, no. Na zewnątrz mamy jeszcze przyłącze do prądu, to co sami robiliśmy i wentylator do przetwornicy, bo słyszałam, że się nagrzewa i że lepiej, żeby był ten wentylator. Mamy drabinkę, która też jest trochę inna pod tym względem, że odchyla się i można tak naprawdę wejść nie trzymając się. Zapraszam Was do bagażnika. Wszystko w drewnie. I ostatnio Kamil jeszcze zrobił nam tutaj ławkę, więc rozkładamy sobie i możemy sobie siedzieć, możemy sobie położyć tutaj materac, ale zazwyczaj siedzimy po prostu tak. Stół jest wyciągany, nie potrzebujemy dodatkowego, kładziemy go tutaj i jemy na dworze. Nad kolem znajduje się zbiornik, 90 litrów, woda czysta. Myślę, że nam to wystarczy na kilka dni. Wodę brudną mamy pod spodem, robiliśmy sami, jakoś 30 litrów myślę około będzie. No dosyć mało, ale będziemy po prostu częściej spuszczać. Pomysł z Van Life'em zrodził się wtedy, kiedy byłam na studiach i pojechaliśmy z Kamilem na wyścig autostopem. To było w Chorwacji, nie, przepraszam, we Włoszech, w Comacchio. I pojechaliśmy tam autem, małą meganką i wzięliśmy sobie wolne w pracy i stwierdziliśmy, że będziemy tam trochę, pozwiedzamy Włochy po prostu moją meganką małą. I tak się zakochaliśmy w tym spaniu na plaży w namiocie, w tym spaniu w tym aucie, gotowaniu. Po prostu zobaczyliśmy dużo więcej niż normalnie jakbyśmy polecieli samolotem. I pamiętam wtedy, że Kamil powiedział do mnie: Monia, my już tylko tak będziemy podróżować. I tak to się zaczęło w sumie. Ja skończyłam studia, pojechaliśmy do Holandii, zarobiliśmy na pierwszego vana. Pojechaliśmy na 3-miesięczną podróż do Maroko. Tam spotkaliśmy też kraby. Zabraliśmy je ze sobą i stwierdziliśmy, że teraz musimy powiększyć naszego busa i już chcemy w nim żyć większość roku. Więc teraz mamy ogromnego vana i będziemy w nim mieszkać. Pierwszy van miał po prostu nam dać trochę więcej komfortu niż jak zwiedzaliśmy świat w osobówce. Zbudowaliśmy go w 7 dni i on po prostu miał być funkcjonalny, miał działać. Nie przemyśleliśmy go jakoś bardzo, jedynie mój wujek przemyślał bardzo bagażnik, który ułatwił nam bardzo życie, bo mieliśmy na nim prysznic, markizę, zapasowe koło i tak dalej. Ten van jest dużo bardziej przemyślany, bardzo nam zależało na tym, żeby wyglądał, bo będziemy w nim mieszkać jednak. Strasznie chcieliśmy mieć drewniany domek, więc mamy. Dużo więcej udogodnień, typu mamy tutaj zlew, tam nie mieliśmy zlewu. Kuchenka trzypalnikowa to już jest duży luksus. I prysznic. Prysznic i toaleta to jest po prostu coś, bez czego nie wyobrażałabym sobie tego vana. Nasz van kosztował 30 tysięcy, jest to rocznik 2015, więc to jest dosyć tanio, ale tylko i wyłącznie dlatego, że był sprowadzony z Niemiec i trochę po znajomości. Przebudowa jego, myślę, na pewno wciągnęła drugie tyle. Dokładnie jeszcze tego nie podliczałam, ale tak mogę stwierdzić, że jakoś 75 tysięcy poszło nam na całość. To jest sporo, można by było to zrobić dużo taniej, no ale myślę, że warto. Tak chcieliśmy, żeby wyglądał.
Przebudowa tego vana, myśleliśmy, że dajmy nam miesiąc, ale leci już piąty miesiąc jakoś, bo przez pogodę niestety dużo nam to utrudniło. Ten van jest dużo wyższy, nie mamy gdzie nim wjechać, no ale zaczęliśmy taki prowadzić slow life, że nie ma co się stresować, tak miało być, zaraz i tak wyjeżdżamy, więc ja już jestem szczęśliwa. To zapraszam Was do środka. To wchodząc do naszego vana, zapraszam Was od razu do łazienki, gdzie witają nas kaczuchy. W prysznicu jest ogromny, mamy ciepłą wodę przez właśnie bojler na gaz. To wszystko sobie tutaj załączamy, tutaj jest prysznic i tu wydobywają się spaliny. Tu będzie jeszcze blacha, żeby było bezpieczniej. Odpalamy wentylator i się kąpiemy. Nie mogło też by zabraknąć toalety turystycznej, gdzie we wcześniejszym vanie w ogóle jej nie było. A ona jest po prostu zbawieniem w jakichś miejscach, gdzie naprawdę nie ma gdzie skorzystać z toalety. Kupiliśmy ją w ogóle używaną w takim sklepie, w Kringlopie, gdzie po prostu jest wszystko, więc daliśmy za nią jakieś 15 euro. Zapraszam Was do kuchni. W mojej kuchni króluje Thermomix. Jest to urządzenie, które gotuje. Właśnie weszłam jako przedstawicielka, no i sprzedaję to cacko. Mamy też zwykłą kuchenkę gazową. Kocham jajecznicę czy coś, no to Thermomix mi tego nie zrobi. Więc kuchenka gazowa jest na 3 palniczki. Gotujemy tutaj kawkę, herbatkę czasami, no wszystko po prostu. Możemy sobie też ją wynieść na dwór, ale raczej tego nie robimy. Co wyróżnia naszą kuchnię, to są przyprawy, które po prostu wszyscy jak wchodzą do mojego vana, to się nimi zachwycają. Są to słoiczki odkręcane, po prostu przywiercone do szafeczki i to są jeszcze przyprawy, niektóre z Maroko. To jest curry z Maroko, kurkuma i papryka. W naszym kamperku mamy zwykłe domowe kafelki, które po prostu dają mu naprawdę, według mnie, ogromnego uroku. Są to takie ala portugalskie kafeleczki, ale no po prostu się w nich zakochałam, więc musiałam je kupić. Tutaj mamy zlew, tutaj mam tylko zimną wodę, ale raczej nie robi mi to większego problemu, bo zatykam kran, daję sobie gorącą z prysznica i myję. Na półeczce mamy też coś takiego, co ludzie zwracają na to uwagę, krótkofalówki. Są do 5 km i naprawdę ułatwiają nam życie, kiedy nie ma nigdzie zasięgu. Kamil gdzieś pójdzie, ja gdzieś pójdę, odzywamy się do siebie i mamy kontakt. Tutaj mamy też naszą skarbonkę for happy days. Zbieramy tutaj na randki, ale no jak widać na razie same miedziaczki. Z tej strony też mam swoje kosmetyki, bo nie pomieściłam się w swojej szafce. Ściana wspomnień, jak to mówię, no i koszyk na warzywa i owoce, co nam się nie mieści, to ląduje tutaj. Tutaj mamy zasłonkę, pod zasłonką, jak to w każdym polskim domu, kosz na śmieci, butla gazowa i tak dalej. A ten materiał bardzo mi się kojarzył z Maroko, więc kiedy go kupiłam, sąsiadka uszyła mi taką piękną zasłonkę. Dodałyśmy jeszcze trochę tutaj do materacy i cały przód jest, całe fotele są właśnie w tym. W pierwszej szufladzie mam swoje królestwo yerby i herbaty, bo naprawdę kocham herbaty, różne herbaty. Tutaj trzymam wszystkie naczynia. Mam też pełno marokańskich naczyń. Wiem, że nie są lekkie, ale są naprawdę prześliczne i je uwielbiam. Wiozłam je z Maroko. Tutaj mam moje drewniane talerze z Filipin. Jeszcze niedawno było widać. Właśnie kupiłam je w Kringlopie. Te miseczki kokosowe za 20 centów. To po prostu uwielbiam. Kolejna szuflada, największa i najgłębsza. Znajdują się tu wszystkie naczynia, wszystko, o czym gotujemy. Mój piękny wynalazek, który znalazłam. Piekarnik. Po prostu piekarnik, który stawiam sobie na kuchenkę gazową, włączam i robię tak. Chleb robię tutaj, tutaj piekę. Robię tutaj ciasto, tutaj piekę. Ostatnio też robiłam nawet frytki, wychodzą świetnie, są rewelacyjne. A my akurat jesteśmy wegetarianami tak pół na pół. Najczęściej nie jemy mięsa. I większość to są właśnie warzywa pieczone, co po prostu uwielbiamy. Jak byliśmy w Maroko, zakochaliśmy się w marokańskiej herbacie. Kupiliśmy sobie specjalny czajniczek na marokańską herbatę. Kupujemy świeżą miętę. Tutaj też mam specjalną herbatę z Maroko. O, kupiłam. Sypiemy jej trochę i gotujemy na tym małym
gaziku, herbatę marokańską. Ona ma bardzo dużo cukru, ale jest naprawdę cudowna i strasznie zdrowa z tego, co nam powiedzieli. Zależało mi właśnie na klameczkach, żeby mieć takie ładne. Dużo osób do mnie pisało, że są takie fajne, że pstrykane i wtedy szuflada nie wypadnie. Nam szuflady nie wypadały, ale kiedy zaczęły, to wymyśliłam taki pomysł z takim haczykiem i szuflada, jak jadę, się nie wysuwa. W naszym wanie mamy zwykłą, taką hotelową lodówkę, jak to się mówi. Mieścimy się na razie. Ona się sama włącza, wyłącza, kiedy potrzebuje się nachłodzić, to na chwilę się włączy, pobierze prąd, a potem się wyłączy i nie pobiera prądu. Na niej znajduje się też pełno magnesików moich. Jestem fanką po prostu z kolekcjonowania magnezów. To jest chyba mój ulubiony, bo dała nam go pani w Chorwacji. Powiedziała, że przynosi szczęście i że sama go robiła, więc fajna pamiątka. W ostatniej szufladzie trzymamy tak naprawdę wszystkie nasze zapasy, to co używamy na co dzień, reszta znajduje się w bagażniku. Jakieś kaszy, ryże, no wszystko, wszystciutko. Moją szafkę robiłam sama, naprawdę sama. Kamil nie pomógł mi za dużo i namęczyłam się nad nią, ale ją po prostu uwielbiam. Te fronty są kupione z Castoramy, takie do przesuwnych szaf. Wykorzystaliśmy je jako nasze fronty i bardzo mi się podobają. Mieszczę się w całej szafie tutaj. Jak teraz będziemy mieszkać w Holandii, to mam raczej takie zimowe ciuchy, reszta jest schowana z tyłu w bagażniku. Kamil ma na razie jedną szufladę, też się w niej mieści. Na razie no, nie ma tu za dużo ciuchów, ale daje radę. Ostatnia szuflada to jest szuflada psiaków i takich różnych pierdółek. A tutaj z tej strony przechodzimy do chyba mojej ulubionej części, czyli mojej półki na książki, którą właśnie zainspirowałam się od Kasi z Narzwan. Naprawdę uwielbiam ją, kocham książki i musiałam je zabrać ze sobą. Naszym takim głównym źródłem utrzymania jest dorywcza praca w Holandii. Jedziemy tam, Kamil pracuje na wózkach widłowych, ja zazwyczaj na jakiejś szklarni i dorabiamy sobie. Potem ładujemy to wszystko w podróże i jedziemy w świat. Dodatkowo też jesteśmy grafikami. Robimy loga, robimy jakieś teledyski. Dopiero zaczynamy, ale mamy spore zainteresowanie. Jeśli chodzi o nasze zamiłowania, to Kamil jest od zawsze, od kiedy go poznałam, raperem. Po prostu kocha rap, robi rap, kocha muzykę. Nie znam drugiej takiej osoby, która tak czuje muzykę. Ja jestem zakochana w psach. Od zawsze moim marzeniem było to, żeby zostać behawiorystą psów. Potem znalazłam na swojej drodze te dwa cudowne pieski. Nakupiłam tonę książek, już byłam zapisana na kurs, tylko że musiałabym zostać w Polsce przez dłuższy okres czasu. Moją kolejną pasją, taką zajaweczką oprócz psów jest właśnie gotowanie, dlatego bardzo mi zależało właśnie, żeby w tym busie mieć termomiksa, żeby móc gotować, żeby pić świeże soczki, a nie kupowane, żeby piec chleb. To zapraszam Was do salonu. Salonu sypialni. Wszystko wygląda tak, że nasz stół składa się na dół i robi się z tego łóżko. Łóżko ma 1,89 m na 1,30 m i zdecydowanie nam to starcza. Tutaj mamy jeszcze właśnie dodatkowy wentylator, kiedy śpimy, żeby było chłodniej, albo dla psiaków. Wszystko jest na podejście, wszystko jest zrobione z metalu, wszystko jest pospawane, żebyśmy na dole po prostu mieli jeszcze dodatkowy bagażnik na nasze rzeczy. Z tej strony mamy cały prąd, tutaj mamy regulator i widzimy, ile mamy energii. Czy powinnam właśnie wyłączyć prąd i przełączyć się na właśnie te bateryjkowe światełka. Jeśli chodzi o prąd, był poprawiany dwa razy. Trochę na niego wydaliśmy. Akumulatory mamy dwa. 110 AGM. Jeśli chodzi o przetwornicę, to jest na 1000 W. Na górze mamy solara, który ma 410, więc mamy dosyć dużo prądu. Przetwornica też jest dodatkowym systemem ładowania, gdzie ładuje nam po prostu akumulatory. Jeśli podłączymy się pod ładowanie zewnętrzne, ona w tym momencie naładuje nam akumulatory na fulla. Te akumulatory dwa są też połączone z rozruchowym i podczas jazdy akumulatory nawzajem się ładują. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi zabrakło prądu. Naprawdę używam Thermomixa codziennie. Nie zdarzyło mi się. Nasze psy śpią z nami, ale jeden jest tak obłosiony, tak mu gorąco zawsze, że śpi sobie tutaj na dole. A druga śpi z nami tutaj w nogach. I tak było od zawsze. Ja zawsze chciałam spać z psem i mi to w ogóle nie przeszkadza. Nie mamy okien, bo zależało nam właśnie na izolacji jak najlepszej. Bardzo dużo czytaliśmy o tym, że przez okna też łatwo się nagrzewa van. No i
bardzo nam zależało na tym, żeby było jak najchłodniej w tym vanie właśnie dla psów. Dlatego sprawdzimy, jak będzie nam się żyło bez okien. Jeśli poczujemy, że chcemy mieć okna, to pojawią się na pewno na drzwiach. To jest rzeczy, które robiłam na samym początku vana, bo nie mogłam się doczekać. Jest moja ukochana makrama. To jest pierwsza makrama, którą robiłam. Nie jest idealna i nie wiem, czy mogę ją nazwać makramą, ale uwielbiam ją. Taką jedną z rzeczy wyróżniających nas jako van liferów jest to, że mamy przesuwne drzwi, które pomalował nasz przyjaciel. Jest to zachód słońca, jesteśmy my, są nasze psiaki i mamy taką naprawdę wyjątkową fototapetę. Bardzo uwielbiam te drzwi, dodają uroku. One oddzielają ogólnie nas od szoferki, podczas jazdy zazwyczaj są zamknięte. Jest bezpieczniej, nic nam nie poleci i możemy sobie w każdej chwili wejść do szoferki albo przekręcić fotel. Wtedy Kamil tutaj sobie rozkłada sobie dodatkowe biurko, siada i to jest jego miejsce do nagrywania muzyki. Pod fotelem mamy webasto, jest to chińskie webasto, nie kosztowało zbyt dużo, ale działa, jest bezpieczny, mamy czujnik, nic nam się nie stanie. Używamy go raczej rzadko, w Polsce częściej wiadomo, ale jesteśmy takimi ludźmi, którym 16 stopni w wannie wystarczy. Van life nam daje takie poczucie wolności i tego, że każdego dnia mogę obudzić się, gdzie chcę. Nie jestem po prostu przywiązana do jednego domu, do czynszu, do tego, że mam jakieś zobowiązania typu rachunki, to, że muszę się zachowywać cicho, pod jakimś względem, bo mam na przykład współlokatorkę. To jest po prostu nasz dom pierwszy, na który było nas stać. Nie chcieliśmy brać kredytu, żeby właśnie kupić sobie jakiś dom w Holandii czy w Polsce, więc to jest nasz sposób na po prostu własny kąt i na naszą taką małą prywatność, że tak powiem, żeby mieć coś swojego. Pewno van life nie jest dla każdego. Spotykam się z dużą ilością ludzi, którzy po prostu mówią, że oni w kamperze się czują źle. Pojechali kiedyś kamperem gdzieś na wycieczkę, im to nie wystarcza. Dla mnie kamper to jest naprawdę luksus, bo masz tam strasznie dużo miejsca. W van life na pewno musisz wielu rzeczy zrezygnować, na przykład nie masz wody, nie weźmiesz prysznica. Mi to w ogóle nie przeszkadza, jestem takim trochę dzieckiem lasu. I właśnie tutaj czuję się dobrze w naturze, a nie w wielkich miastach. Monika, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że oprowadziłaś nas po Waszym pięknym vanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dla mnie jest mega inspirujący, bo my właśnie jesteśmy w trakcie budowy nowego vana, także fajnie zobaczyć te rozwiązania, które sami będziemy wprowadzać. Także mam nadzieję, że i dla Was będzie to inspirujący odcinek. Monika, gdzie można Was znaleźć w sieci? Ja prowadzę dwa profile na Instagramie, Globus Travel przez 2L i Gotowanie Thermomix, w którym właśnie pokazuję moje życie od kuchni. O, tak to powiem. Oraz na YouTube Globus Travel. Super. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie pod spodem, także bardzo serdecznie Was zapraszamy do kliknięcia, do zobaczenia, do podróżowania razem z Moniką i Kamilem oraz do gotowania razem z nimi. Ja muszę się Wam przyznać, że chyba kupuję tego Thermomixa, bo to wydaje mi się dobrym urządzeniem dla mnie. Super, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeśli film Wam się podobał, dajcie nam łapkę w górę. Jeśli nas nie subskrybujecie, kliknijcie subskrybuj. I trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Cześć. No, I don't wanna waste my time.